Elo. Siemanko. Jest ze mną Wojtek. Cześć. Dzisiaj nagramy test energetyków Fullmax. Mamy ich 4. Różne smaki. I będziemy im dawać ocenę. Do którego? Tego pierwszego, nie? Osa. Smak ma ogórków. Zapach. Takie 4 na 10, taki nie za dobry. A ty? 3 na 10. No właśnie. 3 na 10. Drugi jest Classic. A nie załatwa, nie? Klasyczny. Na co dzień? Nie. Jak miałbyś? Czemu? No to nie miałbyś. No to weź już się. Ten jest taki zwykły energetyk. Taki smak zwykły. Ten jest lepszy. Ja to daję takie 5 na 10. A ty? 6. 6 na 10, dobra. Teraz jest Make Love. Cranberry Flower. Fullmax różowy. Myślę, że będzie dobrze. Dobry. Zapach ma gumy balonowej. Ciekawe, tak, jak smakuje. No, czuć gumę balonową. 8 na 10 daje. A ty? Ile dajesz, szafę? 7 na 10. 7 na 10, a 8 na 10. Sorry, pies szczekany, zaszczekany. Sisi! Idziemy ładnie. Kurde, to blet. Jeśli będziecie chcieli więcej takich testów, nie tylko energetyków, jakichś słodyczy, bądź czegoś innego, piszcie w komentarzach. Oczywiście tak zrobię. Dawno nie było filmiku, więc takie coś postanowiłem. No i tym ostatnim energetykiem jest Fullmax Shampoo. Fullmax Shampoo Flow. Taki złoty. To nie dobry. Nie wiem. No, zapach ma alkoholu. Smakuje takim szampanem, tylko nie piccolo. Piccolo. Takim zwykłym. Takim zwykłym. Alkoholowy taki jest. Ale dobry dla mnie. Mocny. Dobry może być. Więc tak. A, i dobra, ja tak dam. A, ocena. To 10 na 10, bo ja lubię takie mocne rzeczy. 5 na 10. 5 na 10, dobra. Nie smakuje. Który był według ciebie najlepszy? Ten. Ten? Dla mnie ten. Różowy? No tu dajesz 10 na 10. Nie, no tu nie dam 10 na 10, tu dam 6 na 10. Ale nie jest zły, ale taki nie za dobry. Wolę tego. Różowego. Tak. To tak. Jeśli będziecie chcieli więcej takich filmików, dajcie łapkę, napiszcie komentarz i zostawcie suba. Jak można Coca-Colę przetestować? Nie, przetestujemy nie. Różne batony może. Marsa, Snickersa, Milky Way,
Twixa, no i takie różne, więc... Dobra, więc zostawcie łapkę, dajcie komentarz. No i zostawcie suba też, więc cześć.